No, w kontrwywiadzie RMF FM kandydat na prezydenta Paweł Kukiz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Nie poszła pan wczoraj ta debata? Nie, tam nie poszło. No nie dramatyzujmy. Po pierwsze, to nie była debata, tylko jakaś farsa. Ale ma pan poczucie, że było dobrze, że Kukiz tam wypadł tak, jak powinien? W ciągu dwóch minut powiedzieć o... W dwóch minutach zawrzeć odpowiedź na takie pytanie jak polityka zagraniczna i jednocześnie połączone z bezpieczeństwem. To wyglądało, mi się podobało określenie pana Grzegorza Brauna, że wyglądało to jak turniej jeden z dziesięciu. Zwłaszcza, że było was dziesięciu. Jedenastego nie było. Mówił pan, wyjdę jak nie będzie pustego krzesła dla Komorowskiego, i nie było, dopóki pan go nie postawił. No tak, jak obywatel musi we własnym kraju dbać o własny interes samodzielnie, jak widać. Warto było w tym uczestniczyć? Czy może jednak lepiej z powodów choćby taktycznych lepiej było wyjść? Nie. Znaczy z tego względu, że byli wszyscy kandydaci, no to byłem niejako zmuszony też do pójścia do tego programu. Ale gdyby wszyscy wcześniej, ja nie byłem od początku zwolennikiem takiej debaty bez udziału urzędującego prezydenta, bo to jest taki policzek dany obywatelom. Jak pan okiem wyborcy patrzył na rywali, który się panu najbardziej podobał? Ja mogę powiedzieć tak, że niestety większość, no chyba najbardziej był taki rzeczowy pan Marian Kowalski. Właśnie narodowiec. Tu byłem zaskoczony, powiem szczerze. Znaczy było kilka wypowiedzi takich z mojego punktu widzenia trochę ekstremalnych, ale mówił rzeczowo, mówił konkretnie, w wielu kwestiach się z nim zgadzałem. No niestety pan Palikot skłamał, określając mnie mianem przeciwnika związków partnerskich. Ja jestem przeciwnikiem małżeństw homoseksualnych, ponieważ dają furtkę do adopcji dzieci. Natomiast nie jestem przeciwnikiem związków partnerskich. Ten układ zaproponowany przez Korwina pan przyjmuje? On mówi, wycofam się z wyborów, jeśli brytyjskie wybory udowodnią, że jednomandatowe okręgi wyborcze mają sens. Ja się wycofuję z jakiejkolwiek współpracy z panem Korwinem, bo tutaj już nie chodzi o to, co mówił, tylko chodzi o to, co ustalaliśmy znacznie wcześniej. Jakiś pakt o nieagresji? Ustalaliśmy, że będzie nas łączył postulat zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową. I tutaj nie chodzi o same te okręgi jednomandatowe, tylko o to, że pan Janusz niestety nie dotrzymuje umowy, pacta sunt servanda. Ale jeżeli na tym etapie dochodzi do takich sztuczek, no to wie pan, jak ja mogę poważnie traktować człowieka, który nie dotrzymuje słowa. Ale to koniec myśli i marzeń o wspólnej liście Korwina i Kukiza? Ja nie miałem marzeń, to była zwykła socjotechnika, natomiast no niestety, no jeżeli partner, ewentualny potencjalny partner już na tym etapie robi jakieś sztuczki, nie wiem, czy po to, żeby uzyskać kilka procent więcej, czy no, pojęcia nie ma z jakich powodów, ale nie różnił się w tym niczym od partyjniaków takich z prawdziwego zdarzenia. Ale to było tak, że próbowaliście zawrzeć jakiś układ, który będzie miał większe... Ja rozmawiałem z panem Januszem, bo parcie drugi się zrzeka. W restauracji, co prawda nie Sowa, tylko Lotos, nie wiem, czy to było nagrywane, czy nie. Słynna restauracja ale rozmawiałem na Czerniakowie. W obecności jego syna. Pan Korwin, pan Janusz zaproponował, on zaproponował to spotkanie i ustaliliśmy, że łączy nas postulat jednomandatowych okręgów wyborczych, a tuż przed wyborami ten z nas, który ma mniej głosów, przekazuje głosy drugiemu kandydatowi. I zawarliście taki układ? Taki układ był zawarty. Potem pan Janusz się z tego wycofał po jakimś czasie. Ja się nie sprzeciwiałem. Uważałem, że ci kandydaci antysystemowi do końca powinni pójść razem. No ale ta sztuczka z deprecjonowaniem JOW-ów podczas tej debaty, no to było, wie pan, jak nóż w plecy, jak Ruscy w 39, 17 września. Tak się nie robi po prostu. Czyli co, ostatecznie i nieodwołalnie nie będzie pan zawierał z nim sojuszu przed wyborami parlamentarnymi? Wie pan, na dzień dzisiejszy ja mogę powiedzieć, że nie. Natomiast jak zdecydują obywatele, ja w ogromnej mierze posługuję się, biorę pod uwagę głos obywatelski. Właśnie cały czas staram się mówić głosem obywateli. Jeśli wasi zwolennicy powiedzą, zjednoczcie się, to pan nie puści tego mimo uszu. Na pewno nie, no ale zrobię to z dużą dozą nieśmiałości. Że tak powiem. Może trzeba jakieś pisemne zobowiązania nawzajem od siebie pobierać. Proszę pana, jeżeli dla mnie umowa między facetami, podstawowa sprawa to jest lojalność. Jeżeli dwóch mężczyzn się umawia, prawdziwych mężczyzn, dżentelmenów, jak często pan Korwin siebie określa tym mianem, no wie pan, to się dotrzymuje umów. To jest podstawowa sprawa. Ale lista Kukiza będzie w wyborach parlamentarnych.
Ruch obywatelski, no bo nie partia. Jak to się będzie nazywało, to pojęcia nie mam, ale z całą pewnością taki ruch powstanie. I będzie to ruch, który będzie aspirował do rządzenia Polską? To będzie ruch, który będzie aspirował do zmiany konstytucji. To jest celem tego ruchu, jest zmiana konstytucji, przywrócenie państwa obywatelom. Ale żeby tak się stało, czy żeby zmienić konstytucję, trzeba się dogadać z jakąś większą partią, PiS-em, Platformą, kimkolwiek. Niekoniecznie. Można mieć chyba, że się zdobędzie 2/3 oczywiście. Chyba, no na przykład, chyba się zdobędzie 2/3. Różnie może być. Ale to, co mówi Korwin, poza tym układem, który, jak pan mówi, zerwał, nie przemawia do pana. Naprawdę, gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze, to taki ruch Kukiza nie miałby wielkich szans powodzenia. Przy ordynacji proporcjonalnej pan ze 30, 40 czy 50 posłów może wprowadzić. Panie Konradzie, tutaj nie chodzi o karierę polityczną członków, czy powiedzmy zwolenników ruchu Kukiza, jak to pan określił, roboczo, tylko tutaj chodzi o zmianę konstytucji, zmianę ustroju. Tu nie chodzi o kariery polityczne, ale... Oczywiście, ale żeby zmieniać konstytucję, to trzeba być w parlamencie. Żeby być w parlamencie, trzeba się do niego dostać. Pana. To oczywiście, można zrobić referendum i tak dalej. Można zrobić referendum, można zrobić coś, co jest połączeniem pewnej formy jednak wymuszenia na tych partiokratach zmiany ustroju w połączeniu z ruchem właśnie parlamentarnym. Jeśli, a pewnie tak będzie, nie dostanie się pan do drugiej tury. A czemu tak mówi, że... A chociaż przyznaję, tak będzie, pańskie powodzenia sondażowe są imponujące, ale gdyby tak było, Komorowski czy Duda? Obywatele zdecydują. No ale co, podpowiedzą Kukizowi w jakiejś ankiecie? Obywatele zdecydują, co zrobić z głosami. Ja jestem wręcz przekonany, że większość opowie się za nieoddawaniem głosów nikomu. A to, co ja zrobię prywatnie, o tym poinformuję na prywatnym koncie na Facebooku. Ale na któregoś z nich pan zagłosuje? Czy też proszę pana, pan ja się zastanawiam, czy pójdę na te wybory w drugiej turze, jeżeli oczywiście ja do tej drugiej tury nie wejdę. Nie wiem, no muszę się zastanowić nad tym wszystkim. Na razie ta pierwsza tura, jeszcze kilka dni zostało do końca pierwszej tury i tutaj muszę całego siebie włożyć w tą całą walkę. Mam mnóstwo pytań od słuchaczy, więc w takim ekspresowym tempie. Pan Marcin pyta, czy jest pan za zmniejszeniem liczby posłów, jeśli to do ilu? Absolutnie nie, dlatego że to absolutnie nie, dlatego że to całkowicie wypacza sens jednomandatowych okręgów wyborczych. One mają sens jedynie związać wówczas, z wyborcą, kiedy pan zna... A tych wyborców musi być mało, żeby popierali. Jaki wiek emerytalny? 67, 65 czy każdemu taki, jaki chce? No to już nad tym się trzeba by było zastanowić. Uważam, że było błędem podniesienie... Błędem. To było wręcz antyobywatelskie podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat w sytuacji, kiedy państwo szuka pieniędzy, znaczy państwo, władza szuka pieniędzy na dalsze, tym samym na dalsze kilometrówki i zegarki. No ale jakiś wiek emerytalny musi być. Kukiz mówi jak? No jakiś 65? Musi być wiek emerytalny. Na razie jestem skupiony na kampanii myślach wyborczej. O wyjeździe do Białegostoku za sekundę. Pan Adam pyta, religia w szkołach, tak czy nie? Absolutnie nie, od zawsze byłem przeciwnikiem. Od samego początku, od momentu jej wprowadzenia byłem przeciwnikiem. Uważałem, że szkodzi tak kościołowi, jak i dzieciom. Pani Asia i pan Marek, czy jest pan myśliwym? Jestem myśliwym niepraktykującym. Jestem myśliwym... Czy strzela pan, ale się pan nie zaciąga? Myśliwym. Proszę pana, na pewno nie powieszę broni na kołku, podobnie jak to uczynił pan Komorowski. Dla mnie powieszenie takiej broni oznacza, że ten myśliwy nie jest myśliwym, tylko jest mięsiarzem. Ja więcej zbieram wnyków w lesie, niż strzeliłem w życiu kaczek, nie wiem, kilka sztuk. Ale strzela pan czasami. Proszę pana, strzelam jako wiceprezes klubu strzeleckiego Huzarz w Opolu. A do zwierząt również? Nie, proszę pana, do tarczy. Do zwierząt nie strzelałem przynajmniej 5 lat, tak jak powiedziałem. Pan Jurek nigdy pyta. Nie strzeliłem grubej zwierzyny płowej. Zdarzyło mi się kilka polowań na kaczki, ale po to bez politycznych, że tak powiem. Pan Jurek, jak wysoka kwota wolna od podatku? Proszę pana, najpierw trzeba zapytać, co zrobić, żeby praca nie była opodatkowana w takiej wysokości, w jakiej jest teraz. 60% pracy jest opodatkowane i małe i średnie przedsiębiorstwa padają. No to jest ta kwota, która jest tutaj w Polsce. To jest kpina, wie pan. To jest trudno, o czym my dyskutujemy. My mamy chyba dwukrotnie czy trzykrotnie niższą kwotę niż Kambodża. Paweł Kukiz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.